właśnie to świdniczanie niech jadą do innych miast małych, w których zobaczą źle, fatalnie zorganizowane imprezy, głupie, beznadziejne, żeby przyjechać, uklęknąć i powiedzieć: Panie Boże, dziękuję, że mieszkam w Świdnicy. Miasto tworzą ludzie. I zawsze tak było i zawsze tak będzie. Młodzież siedzi, patrzy w te swoje ekraniki, słucha fatalnego dźwięku, słucha w samotności, aura kina zaczyna być dla nich obca. A malkontenctwo, to wie pani, to jest nasza narodowa cecha. Bo Polak nienawidzi, jak się innemu Polakowi coś uda. A tu jest jakiś szaleniec, który stratowali mu wczoraj cały ten jego ośrodek. On mówi: fantastycznie, przyjdzie pani, posprząta, pozamiata, bo po to ten ośrodek jest, żeby żył, żeby funkcjonował, żeby był drive.